Halo, halo! Dzień dobry, witam was w wyjątkowym, specjalnym, niespotykanym, nieprzewidywalnym odcinku z Project Żenada w 2021 roku. Moim gościem jest Nioru, a.k.a. Noir. Cześć, do mnie namówił, ponieważ podpatrzył content od Mandzia, że wszyscy szkalują Team X, powiedział, też chcę. I mnie zaprosił, żeby wrócił no, chociaż jeden raz, żebym też z nim pokringował. A ja już z YouTube'em skończyłem, więc powiedziałem mu nie, ale zamówił mi hawajską i ja tak oto jestem. Dokładnie taka była historia, nic nie jest tutaj zmyślone. Dokładnie. Ja się najadłem, już jestem po dobrej pizze, więc możemy zacząć. Czy jest to wielki powrót Project Żenady? Nie. Nie wiem, bo jest to czymś specjalnie. Project Żenada. Odcinek specjalny. Także jest to specjalny odcinek, specjalnie na nowy Team X, ponieważ nowy Team X jest potężną dawką żenady, a to jest Project Żenada, więc no, to musiało się wydarzyć. To musiało się wydarzyć. Dobra, zaczynamy, bo ten wstęp jest za długi, a ja mam szczotkę na włosie. Dobrze, także dzisiaj będzie Tinder w prawdziwym życiu. Jako Noir był pierwszym gościem, który obejrzał Tindera, nie może zabraknąć przy tym Tinderze. Do obejrzenia mamy dwa filmy. Nowy film z teamu X2, a raczej XD2 oraz stary film, który znajduje się na kanale offline, znaczy Stew. Więcej niż z dziewczynami sypiasz swoim psem, nie? No dobry pojazd. Ale radocha. Cześć Czarek. Dzień dobry, witam wszystkich. A co tak mało? Ej, szczerze? Jedna rzecz, do której muszę zwrócić uwagę, ponieważ ostatnio zacząłem oglądać Mandzia i on ogląda Team XD na swoich streamach. I przez to ja wiem, dlaczego Dom robi ten projekt Żenadę. To ja chcę zwrócić uwagę na to, co Mandzia zwrócił tam na swoim streamie którymś. Że u Stew i w tym całym Teamie X i nawet w Teamie XDV2 oni mają strasznie okropne audio. To brzmi, jakby oni byli, nie wiem, w jakimś kościele i oni napierdzielali z tej ambony, co taka łódka u góry jest, do gościa, który stoi przy drzwiach wyjściowych. To tak to mniej więcej brzmi i to nie jest przyjemne do słuchania, w moim odczuciu. Ja się zgodzę akurat z Mandziem. A ja pragnę zauważyć, że tutaj Stew mógł żebrać o lajki, a tam nie mogą żebrać o lajki, tylko o dislajki. Dobra, to ci wyszło, Dom. Dobra. Tak, mamy 4 dziewczyny i 2 chłopaków. Nie równouprawnienie, bo 4 dziewczyny i 2 chłopaków. Darmowy bon... Ale go opluła. Nie. Ale tekst słaby. Darmowy bon na 200 zł, to brzmi źle. Cześć, jestem Marcin, mam 22 lata i mam nadzieję, że masz patent ratownika, bo utonąłem w swoim spojrzeniu. O kurde. Ej, ale ten tekst się nawet był spoko, bo nie, oryginalny był, szczerze. Nigdy nie słyszałem tego tekstu. Nie słyszałem go wcześniej. Więc brzmi spoko. Oni mają praktycznie te same reakcje co my, czyli jak oni się śmiali, to my się też śmialiśmy. Tak. Jak oni byli zażenowani, to my też takie, ej, ale o co chodzi? Tak, to jest prawda. To jest stuprocentowy jakby rezonans pomiędzy twórca widz, że dosłownie masz te same odczucia. Jeżeli to się sprawdzi później, to nawet będzie spoko. I to jest, na razie to jest dobre. Ale to jest złe. Jak oni tam się śmieją w tle i tutaj zatrzymam. To jest właśnie ten problem tych gówno mikrofonów, bo oni coś tam mówią, oni się śmieją i czasami... I nie ma podzielonego dźwięku, żeby kogoś podbić osobno. Nie tylko, ale problem polega na tym, że oni tam stali dalej, trochę mówili ciszej. I się zaczęło zlewać. Zaczęło się to zlewać i to nie było słyszalne. I to jest ten powód, dlaczego takie mikrofony... Z takimi... Powinny być do każdej osoby osobne, tak, na osobnych kanałach. A nie na tamtym kartonie. No cóż, ale na razie content, nawet jest śmieszny. Na razie jeszcze, zobaczymy jak będzie dalej, bo na razie zobaczyliśmy męską część ekipy starej. Zaraz zacznie być ten, zobaczymy zaraz się jaja zaczną. Cześć, mówią na mnie Stewart malutki, ale jak dasz mi szansę, to pokażę ci, że rozmiar nie ma znaczenia. Boże. Tutaj zatrzymam.
Cringe. Żarty seksualne na podryw to nie jest Tinder. Change my mind. No ogólnie jak Dubiela scringeował, to znaczy, że to był cringe naprawdę. No. Zobacz, Dubiel uciekł najdalej. Nie rzecz biorąc, podrywy seksualne nie dość, że po pierwsze nie są realne, nie są właściwe, nie działają, to jeszcze są po prostu cringe'owe, no. To akurat tak. Steel z tym nie poleciał. Ten tekst z Bonem był o wiele lepszy. I zobaczymy, mam nadzieję po prostu, że nie będzie dużo takich żartów, bo tutaj spoiler, ja wiem, co się będzie mniej więcej działo w drugiej części. Ja wiem, tylko pierwsze 6 minut obejrzałem na streamie i stwierdziłem, że nie oglądam tego, to na początku żenady musi polecieć. Ja troszeczkę dłużej, mogę zaspoilować, że no tego jest... Zobaczysz. Chyba nie muszę nic mówić. Nie? Nuda. Dobrze, że go zjechała. Marcin, mam 23 lata i wydaje mi się, że dzisiaj masz majtki w księżyce, bo tyłek masz nie z tej ziemi. Jezu! Patrz mi Czemu? I ona wybrała tego, kto poderwał na małego siusiaka. Dobra, to już trochę zaleciało tą właściwą projekt żenadą, który robiliśmy jakiś czas temu. Siemanko, mam małego! I Marcin ma małego. Boże. Dobra, co? Ale na śmieszność poszedł. Przynajmniej nie będę ci tutaj nic obiecywał, ale wiem, że jakbyśmy się spotykali, to byłoby po prostu fajnie. To jednak nie taki największy polski crusher. Nie. Wydaje mi się, że jesteś wampirem, bo wyglądałaś na nieco spragnioną, kiedy na mnie spojrzałaś. O Jezu. O Jezus. Czy to jest odcinek o Lewaniu Bluńskiego? Tak. Bo mi się podoba w ten sposób. To jest jeden. Bardzo mi się podoba to, jak dziewczyny tam stoją za tymi drzwiami, jakby kurde, to były jakimiś lalkami na wystawie sklepowej. O nie, zobaczyłem to te... O nie! Bardzo mi się to podoba. Dobra, już odegrałyście swoje role, dobra, wypierdolę ze drzwi. Kacper. Dla mną już jest tylko Marcin Dubel, więc nic lepszego nie będzie. Okej, dobra, to było dobre. Wygląda na to, że dzisiaj jesteś moim problemem, a z problemami trzeba się przespać. O Boże! Z jednej strony cringe'uwa, ale z drugiej strony 200 IQ za tekst, bo on rzeczywiście wpadł mi bucho. Nigdy go nie słyszałem, ale dobrze się łączy. Ale cringe'owa totalna. Jakbyś miał opisać tą stopklatkę, którą stworzyłeś teraz, robiąc przerwę na picie. Dodaj 3 teksty do każdej osoby. Dlaczego? Żeby stworzyć mema. Dlaczego Stu chwyta putasa Dubiela? Teraz oceniane będą kobiety, czyli Lexi. O! Jakie równouprawnienie? Jesteśmy 8 minut 30 sekund, a do filmu pozostało 2 minuty 10. Po pierwsze mają tylko dwie dziewczyny, a po drugie pewnie mają jednego chłopa. Tylko jeden chłop się zgodził wystąpić w projekcie Teamu Żena, to znaczy Teamu Nic D, to znaczy Teamu Nic. Co? I to koniec. Tylko tyle! Tam chłopaki to sobie urządzali, ale akcje! Jakie teksty, inne rzeczy. O, dziewczyny, mam kota. To Aleksi wygląda, czemu dałeś mi tak mało czasu na kamerze? A i też w ogóle podoba mi się, teraz chłopy stoją tam... w tych drzwiach. Jak zamknięci, dobra, was czas minął. Są te szachy, które odrzucisz, nie? I teraz czekają na następną rund, partię. Nie wiem, czy można się chwalić na to, że jest się suką. No also, hello, my name is... Nie wiem. Randomowo rzucili piosenkę, takie pepowy tyfy. Nawiązanie bardziej. Nawiązanie spoko. Dobra, moi drodzy, to by był koniec pierwszego odcinka Tindera, ale możemy jeszcze zrobić drugi? Możemy go nagrać. Teraz w sumie będziemy nagrywać. No w sumie zaraz zobaczymy drugą część, ale od innej ekipy. Mamy punkt odbicia. Punkt odbicia nazywa się...
Można się było z tego pośmiać. Był cringe, ale był na tyle krótki, że bynajmniej nie trzeba było wyłączać. A ja ci powiem tak, że zgodzę się. I ogólnie to nie był taki film, że ja bym polecił go obejrzeć, ale jako taki zapychacz, jak ci się nic nie chce oglądać, nic nie chce robić, na kacu dowolnie, żeby dzień jakoś przeleciał, żebyś sobie timeskipa zrobił, no to można odpalić. Ale nie jest to coś mega. Tutaj to nie ma coś takiego, że pochodzi Marcin Dubie, takie osiema siema, tu mam taki tekst, nie? Ale wpadliście się do mojego Instagrama, tutaj się wyświetla teraz w tym momencie na ekranie. Nie ma tego. Nie ma tego, nie ma też reklamy Raid Shadow Legends, więc jest okej. Okay. Jak tam miniaturka? Ja się podesłałem teraz, żeby ocenić miniaturkę. Miniaturkę? Standard YouTube'a teraz, tak szczerze. Na tej miniaturce nie jest tak nawalone wszystkiego, tylko... No jest wzięli się ustawili, zrobili zdjęcie, ten widzę podbił kolory, dał napis, dał a nawet nie aż tak wielką strzałkę. Zrobił obrysy postaci, co w sumie chyba trwało najwięcej. To jest najgorsze, że bo to już my się przyzwyczailiśmy do tego standardu. Jest strzałka, jest coś, co my mówiliśmy kilka lat temu, że to jest takie trochę rakowe i głupie i tak dalej. Ale to pokazuje, jak bardzo się do tego przyzwyczailiśmy. I teraz jak patrzę na to miniaturkę, to jest takie... przynajmniej nie wygląda taka to jak miniaturka Trumów. Wiesz, jaki jest największy problem u mnie z miniaturkami? Jak widzę na YouTubie. To są te wszystkie gówno teksty, które się pojawiają na miniaturkach. Tak. To jest teraz raz. Zajebał w ścianę WoW. Tak, coś w tym stylu. Tutaj, jak widzimy, jest tylko po prostu napis publiczność, no i logo Tindera. Tinder, publiczność, są oni w tym Tinderze. Ale ogólnie tak powiem, że tekst publiczność, wskazanie tą strzałką, to jest nawet normalne. Finalna ocena, jeżeli chodzi o miniaturę? Okej. Okay. Nie mam już z tym aż tak dużo problemów jak kilka lat wcześniej. Dobra, a ja teraz muszę chyba zarzucić jedną rzecz. Miniaturkę robili osobno na green screenie. Zobacz na ich nogi, jak stoją na podłodze. A widać, faktycznie. Widać, zauważyłem to, że oni stoją na płaskiej powierzchni, a zdjęcie jest w perspektywie... Dobra, nie znam się na perspektywach, jest bokiem po prostu. Tak, i nie mają cieni przy okazji. No, nie odbija się od tej podłogi, która... Dobrze, jak, ale która i tak jest widać, to takie bardziej... Odbija. Jest to zdjęcie z miejsca nagrywania. No dobra, to już nie opisujmy, bo to wszyscy wiedzą. I po prostu no jest to... Nie jest złe, o, dobre jest. Nie jest nawalone ja, od wiele ja, czego, po prostu. Ja po prostu daję ocenę okej, to nie jest ofensywne w moim odczuciu. Standard YouTube'a. Jest takie zwykłe, przedstawia to co będzie. No. Zgadza się z treścią. Tak.